Dzień dobry. Siemka. Dzisiaj nagrywamy dla Was nowy odcinek z miejskiego ogródka. Zobaczycie, co będziemy robić, a czego nie będziemy robić. Może to będą jakieś ciekawe rzeczy, bo jeszcze nie wiemy, co zrobimy. Coś było w planach, o czymś rozmawialiśmy dzisiaj, ale już nie pamiętam. Ty pamiętasz? Nie. No to zobaczycie na filmiku. No i jeszcze, jak już tutaj gadu, pierdu, to Tomek, dziękujemy serdecznie za kolejną kawę. Dziękujemy. Po co tak mówiłaś? Patrz, jakie grube gołębie. One są prawdziwe? No. No. To są te największe grubasy. Adrian jedzie jutro na zadupie. Żeby nie jechać na pustę żukiem, zabiera kartony. Dużo kartonów. Coś jeszcze zabierasz oprócz kartonów? Głównie kartony. Nie słyszę, bo wyciągnę. Zimne noce już podobno za nami, także wsadzamy tutaj kilka papryk, tych mikrusków i pozostałe cukinie, które jeszcze kiełkowały kilka dni. Dwie papryki tutaj przy wejściu. Tutaj te dwie szersze grządki zostawiamy na ogórki. Będziemy rzeźbić jakiś tam podpórkę do nich. Więc tutaj zostawiam wolne. Tutaj wsadziłem jedną. Tutaj coś siałem, ale za bardzo nic z tego nie wzeszło. Tu coś tam wschodzi, tutaj nic. To wsadziłem. Jedną wsadziłem tu, gdzie też coś tam wypadło. Tutaj była ta podkiełkowana fasola. Nie ma po niej śladu. Kukurydza jeszcze żyje. Na sturcie niedawno były 3. Teraz są 2. Także do przodu. Tak, żeby syfu nie było widać. No, staram się. Także jedna herbatka jeszcze będzie się bulbać do jutra, bo trochę jedzie na zadupie, a trochę rozdajemy. A jedną dzisiaj już wylewamy do ogródka. A, to z tych pieluch kapie. I teraz procedura jest taka, że to się wyciska. Wszystko tutaj ładnie. To wygląda jak kupa. To wygląda jak biohumus właśnie. Wiem. I to dajemy na kompost, a to rozcięciamy z wodą i wlewamy do ogródka. Herbatka. Przeleje się. Przezroczysta, no właśnie, a dlaczego? Coś kiepsko ci wyszło. Za mało towaru dałem. No. Ewidentnie. Ale trochę widać, ma taki kolor żółty. No, zobaczymy. To co teraz idziesz robić? Powiedz jeszcze tutaj. Aha, wylewam. No bo przemieszałem dopiero. To opryskam po liściach wszystko, bo nie ma słońca, a potem resztką podleję. No psz. Stwierdziliśmy, że zaczniemy wysadzać dzisiaj ogórki. Adrian, jesteś na to gotowy? Ja się urodziłem gotowy na to. Jest piątek po 20 i idziemy do ogrodu. Tutaj jeszcze jest moje awokado, nasze awokado wystawione tutaj. Tygrysówka, frezja, pomidorki do wsadzenia do ziemi. Ja je wsadzę zaraz, a ten chyba już jest na coś chory albo... Nie jest na nic chory, jest okej. Suchy jest. No, i tu gdzieś jeszcze są. A to co to jest? Arbuzy. A to znalazłam. To wygląda jak fasolka. I to miało takie fasolkowe nasiono. I to znalazłam w którejś z rozsad i to przesadziłam i stwierdziłam, że poczekam i zobaczę, co z tego wyjdzie. To jest chwast jakiś. A to było jak fasola. Tu za to rośnie chwast, chyba koło łubinu na przykład.
Gdzie? Które to łubi? To. I to chyba jest chwast. Albo nie, nie wiem. To rwać czy nie? No rwi, to chyba jest lebioda. Tam jeszcze mamy ogórki. Nie, arbuzy, sorry, pomyliło mi się. I inne kwiatki. Co było, bo to są same chwasty. Czy to coś jest? Tu coś jest. Nie mam pojęcia, co to było. To ja to zostawię jeszcze. Jeszcze możesz zostawić. A ja bym musiała jeszcze iść ten sukulent wsadzić do świnki. Ale to może zrobię innego dnia. No dobra. Także jak posadzimy, to dopowiemy wam resztę. Chyba, że będzie już ciemno, to nie dopowiemy. Co robisz dzisiaj? Jaki jest plan? Wysadzałem podkiełkowaną fasolę. Byś ją odkrył, pokazał. Co tam masz? O. Nie ruszaj tak, bo potem powiesz, że choroba lokomocyjna. Dobra, gdzie ją sadzasz? A, bo my nie nagraliśmy w ogóle. Jednego dnia późnym wieczorem, kiedy było już prawie ciemno, posadziliśmy ogórki. Tutaj jest cały rząd, tam do tego badyla i tutaj jest drugi. Tu kukurydza jeszcze i tam są słoneczniki i tutaj jest kolejny rząd. O nie, wlazłam w tym szycę. Tutaj. I tu będziesz fasolkę wtykał teraz. Tak. A potem jeszcze będzie Adrian robił takie podpórki dla ogórków, żeby mogły się po nich piąć. Ale to zobaczycie na pewno na filmie. I co? Aha. Pokaż te drzewka z tą taśmą. A, Adrian też przykleił taśmę, bo tutaj jak widzicie jest pełną szyc na tych drzewach. I ja powiązałam te żółte wstążki też. A tu przykleił taśmę, no i na tą to się tutaj połapał, jak widzicie, muchy jakieś tam. Tutaj się złapał jakiś ptak, ale uszedł z życiem. A na drugim drzewie, zaraz obejdę, tylko muszę iść dookoła. Tutaj mnie teraz maliny. O! Mokre są. Co? No, padało mocno. Ale to dobrze, przynajmniej ten pomidor też zdechł, co go tu wsadziłam. Figa zaczęła puszczać w ogóle. Od dołu. No, a tu jest to drugie drzewko. I też jest obklejone taśmą. I na to chyba się złapał jakiś kot. Ale też poszedł. No bo na tym też są gdzieś tam szyce. A przynajmniej mrówki. A, są tam, widać do góry. Na górze. No, i tu jeszcze jest... No ej, komar teraz? Oszalał chyba. I tu jest to, i to chyba jest wolne o tym szyc. Ale też jest wstążka i też jest taśma. Też jest taśma, ale na tą taśmę się nic nie złapało. No. O, tu nasturcje wyszły. Widziałeś pod płotem? Pełno. Chociaż gdzieś. Z pięć chyba wyszło. Z całej paczki przeterminowanych. Aha. Ale tu się kukurydzy lepiej przyjęły niż tam. No, no i aż dwie nasturcje, a były trzy. A ile ślimaków tu dzisiaj siedzi? Mokro jest i one po prostu szalały. Ale to ze skorupką. Tak, bardzo dużo ich, no. Już powtykałeś? Nie, jeszcze trochę. No to idź wtykać. No a więc wycieczka do Brico nie skończyła się dla mnie dobrze, gdyż kupiłam kolejne cztery kwiatki. Także mamy łubin czerwony, jeżówkę, rudbekię i ostróżkę. Idę sadzić, pokażę wam, gdzie posadziłam. A tutaj storczyki się pasą i tygrysówka, bo ja mówiłam tylko na szorcie, ale moja babcia podarowała nam trzy pięknie kwitnące storczyki. Mój tato frezja, więc robi nam się taki ogródek kwitnący, powiedzmy. Tu ta tygrysówka, zobaczymy, czy będzie miała kwiaty i czy zawiąże w ogóle na pąki coś. No i tu moje frezja jest jedna, dwie. W tej donicy jest jedna, w tej donicy jest jedna, a to muszę jeszcze powysadzać. I tamto. No.
Także szklarnia, pleksja, kwitnie. Juhu. Adrian zbiera ślimaki, czy coś tam porządkuje. Ja też już wyzbierałam wczoraj, chyba ze 100 zebrałam. No, a teraz idę sadzić. Dobra, tak więc szybkie oprowadzanko jeszcze. Tu wielka stopa była po grudku. Już poszła. Jeżówka, lawenda, 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 ostróżka. Ona nawet ma pąki, będzie kwitła. I jest też niebieska, więc tu się idealnie wpasuje. Lawenda, lawenda, jeżówka. I tu jeszcze bym chciała dodać liliowce. I możliwe, że jednak żółte, bo z różowym jest problem. I o czymś jeszcze myślałam. A, coś, co by się położyło i chyba macierzankę. Tak myślę. Ale jeszcze zobaczę. No i może czosnki i coś takiego, wiecie, co trochę w górę wystrzeli. No ale to powolutku, ze spokojem będę tutaj robić. To będzie w ogóle cały taki rząd bylinowy. No tylko wiecie, fundusze. Łubin czerwony. Taki, on może nawet będzie różowy, nie wiem. Tak wygląda na kartce. Red. Natomiast co chciałam powiedzieć? To jest mój łubin, ten co ja wysiałam. Pewnie coś tam z niego wyrośnie. Widzę, że idzie tutaj, nawet ten liście puścił. Więc myślę, że nie będzie najgorzej. Ale ten jest duży. Były jeszcze te fioletowe, takie ciemne, ale powiem wam, że mocno, mocno średnie. W sensie takim, że takie zabiedzone jakieś, więc nie wzięłam. W sensie jeden wzięłam mamie, bo miał nawet pąk na kwiat, a reszta to takie marniaste były, więc nie brałam. Dobra, tutaj są te piwonie. No i tutaj w sumie, dobra, idę tą, mam przyszłą buty, nie? O, tu kwitnie mój kwiatek, co kupiłam na targu. Zobaczcie, jaki jest pięknisty. I tu ten też będzie chyba kwitł niedługo, a przynajmniej mam taką nadzieję. Jeden to dzwonek ogrodowy, a drugi na parstynica. Cynie też kwitną. I nawet mają pąki, więc mam nadzieję, że jeszcze pokwitną. Chociaż ta taka jakaś umarniała. W sensie ślimaki jeżdżą, nie? Ogólnie. Tam astry też pożerte przez ślimaki, tam chwast. No i tutaj jest też rząd łubinu, a ten już trochę gorzej wygląda. No i tutaj jeszcze coś powsadzałam. Ale nie wiem co to, bo mi oczywiście kartki z podpisami się zmyły. No i tu mieczyki, a za mieczykami rudbeckia. Ja ją trochę odsunęłam, bo ja wiem, że ona się bardzo dużo rozrasta. Także tu będzie mogła sobie spokojnie rosnąć. No i to na dzisiaj tyle. Jeszcze wam pokażę, przejdę na drugą stronę do dali, bo też ładnie wychodzą. Tam są od babci irysy. Dzisiaj byłam u takiej pani, co miała za 2 złote irysy, ale jej nie było. W sensie umówiła się ze mną i nie odebrała telefonu potem. Także już sobie odpuściłam. No ale tutaj będzie taki, tak do tego słupka będą irysy różnokolorowe. Tylko na razie mam 2, ale mam je odkopać sąsiadka. Od mama mam je odkopać, więc trochę ich mam nadzieję, że zbiorę w tym roku. No ale to głównie żółte i fioletowe, a marzą mi się jeszcze takie różowe. Widziałam ostatnio też na jakimś filmie, także różowe by były super. Tutaj wsadziłam jeszcze coś z tej dużej doniczki. No i tu są frezje, nie? Nie frezje, dalie. Tu jest jedna, tam, więc będzie ich pięknie i będzie ich dużo. I tu wypuszczają, to wszystko praktycznie to są dalie. Z tyłu groszek pachnący, nie wiem, nie widać go na tym zielonym tyle. Tutaj łąka kwietna, kwiaty do cienia, kosmosy, no to wszystko, co wysiewałam. Trochę marnie, trochę nie marnie, trochę chwastów. No i tam jeszcze ta, jak to się nazywało, mówcie mi, co się pnia, nie wiem, muszę sprawdzić kartkę, to mi się przypomni. Albo i nie, roślina jednoroczna, no i zastrzelcie mnie, kobea. To już chyba zabiorę. No i nie wysiałam jej do tych doniczek, bo już było za późno, więc włożyłam ją do ziemi. No i prawie wszystkie wyszły, więc potem będzie się tupiała na ten płot. A co to jest to, słuchajcie?
Nie mam pojęcia, to ma taki tutaj jakiś kwiatek różowy. O, i widzę, że już ma nasiona. I to nie jest ta wykaptasia, bo ona jest bardziej fioletowa. A to było nawet kolorowe. Nie mam pojęcia, skąd to jest. I musiało się wysiać samo, może ptak jakiś przyniósł, bo tu siadają ptaki i kichają. Więc może to ptak jakiś. Trochę jak groszek podobne, ale nie mam pojęcia, co to. No i co jeszcze? A, tu jeszcze jest ta piwonia. Ona też już przekwitła, jak widzicie. Został się ostatni kwiat. Taki piękny jest. Piękna jest naprawdę. Bardzo mi się podoba. No i serduszka. Tu będą takie rośliny do cienia. Ale no tutaj to jeszcze w ogóle jest niezagospodarowane. Komar mnie gryzie. No, zobaczymy. Powoli, powoli będę robić piękne tutaj grządki bylinowe. No, a w trawie na jesień będą krokusy, żonkile, tulipany w takich kołach, żeby można było też dookoła kosić trawę. No a tu projekt się tworzy. Ten film nagrywaliśmy 2 tygodnie, także pomyślałem, że na koniec może pokażemy, jak to wszystko wygląda teraz. Tutaj są dosadzone 4 papryki żółte, kupione na targu. Nasze papryki wyglądają mniej więcej tak. Także jest troszkę różnica, jakaś tam minimalna pomiędzy nimi. Pomidory już ożyły. Ogórki większość daje radę. Fasola coś tam zaczęła kiełkować. Ta fasola tutaj, która myślałem, że w ogóle mi nie wzeszła, to jednak po prostu wyżarły ją ślimaki. Na tam jakimś różnym etapie jej rozwoju. Tak wygląda ostatnia, z której pewnie nic nie będzie. Rzodkiewki już zżarliśmy na spółę ze ślimakami. Tu też fasolka karłowa posiana. Tutaj cukinia sadzona wczoraj, już obżarta. Także, o, tu następna. Ta to w ogóle. One były bardzo ładne wczoraj wieczorem, jak je sadziłem, a teraz tutaj jedna z moich. Nie zostało z niej już praktycznie nic. Tutaj zaczynają się arbuzy. Te są od Marcela. A tutaj te, które sami sialiśmy. I tak to wygląda teraz. Są jeszcze urosły przez ten okres. Gdzie? No tu, zobacz. Tu, to wszystko. Tu, tu, tu. Dobrze. Teraz trochę popadało i one po prostu zostały skrzydła. Tutaj dynie będą jechać na zadupie, bo z tych posianych przez nas nic nie wzeszło. Także tak, plan jest teraz taki, żeby niedługo montować podpórki na ogórki i zacząć dokarmiać ślimaki fosforanem żelaza, bo zbieramy tutaj po pół słoika tych nagich ślimaków codziennie i to nic nie daje, wszystko zżerają. No i to tyle. Bąbel tu przyjdzie. To siema, nara. Do widzenia. Pa.